witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku nagramy Wam nasz cały dzień. Co robimy przy kurach? Dajemy im jedzenie czy picie. Tutaj porcelanowa chodzi sobie z pisklakami. I kogut bantamki wczoraj na nie siadał, ale nic do niczego chyba nie doszło. Bo widziałem, żebym zgonił go. O, tu jest ten bantamek. No i tutaj dwie kurki i kogucik. Jedna bantamka, druga ta karzełka łapciata. No i tutaj nam zniosło ten, nie wiem kto nam zniósł jajko. Czy bantamka, czy karzełka. Bantamki są takie, ale to takie trochę podobne, to jest malutkie. Takie szersze, to chyba karzełka zniósł. Znaczy nie jestem długa. No i tutaj zrobiliśmy wentylację. Tutaj były takie szpary, to z tatą pozasłanialiśmy ten listewkami. Tata dzisiaj wypuścił wcześniej bardzo kury, więc nie nagraliśmy tego. No i pomalowaliśmy ją na czarno, bo ona była biała. Biała. Tu listewki też pomalowaliśmy i tu jest nowe zamykanie. To się tu zasuwa, odsuwa. Tutaj z boku jeszcze będzie deska. Tak to się prezentuje. To po cięciu widzimy się, jak będziemy im dawać karmę dla pisklut. Jesteśmy już po cięciu. Tutaj pisklak, karzełka sobie pije. Prawdopodobnie, że to będzie kurka, ale to jeszcze nie wiemy. Taka fajna barwa. Tutaj jeszcze pod kwoczką jest 5 sztuk. Czekajcie, wezmę ją. O! Tutaj są takie dwa biało-czarne. Dwa takie. To po cięciu widzimy się u karzełków, jak będziemy im dawać żarcie. Znaczy nie żarcie, tylko jedzenie, tylko mi się tak powiedziało. No i tutaj są też dwie bantamki. Całe czarne prawdopodobnie będą. No ale tamte mają właśnie łapcie, a ten też w sumie ma. To jest małe, trochę małe. Nie wiem, czy to są rasowe, czy nie. I jak ktoś trzymał bandanki i miał takie pisklaki, to napiszcie, czy im się po jakimś czasie wykształca ten grzebień, bo my nie wiemy. Bo tamte koguciki prawdopodobnie mają normalne grzebienie, tak jak karzełki. To po cięciu widzimy się tam u bantamek. Jesteśmy już po cięciu. Tutaj kurka idzie. No i tu są właśnie te pisklaki, mają takie... Może im się wykształci ten grzebień, nie wiemy. Tutaj kogucik, ojciec tych małych synów. To są jego. Tylko, że kurka nie jego. Ona wysiadywała te jajeczka. No i takie... On ma świeżba, leczymy mu go. Dzisiaj jeszcze posmarujemy. Widać, że trochę mu tak jakby odlatuje, czy nie? No. Tylko raz posmarowaliśmy, już widać efekty. Tak. Jak chcecie, to my Wam podamy lek. Nie wiemy, czy to jest na receptę, bo Pani nam napisała i pojechaliśmy do apteki. Dla kota napisała. Bo nie leczy ptaków, no to... Dla kota. Chyba on jest na receptę, lecz nie jestem pewien. My Wam podamy ten lek. No to po cięciu widzimy się... Może u gołębi. Już papug. Zaraz przejdziemy do gołębi. Tutaj jest taka parka niebieskich, falistych. Nie wiemy, czy ten samczyk ma świeżbę. Osmarowaliśmy mu to, ale nie schodzi mu. To może dlatego, że jest starszy i tak mu się robi. Tutaj mają jedzenie, picie i budkę przywieszoną. W niedzielę Wam pokażemy może tamtą wojlerę, bo tam samiczki siedzą na razie na jajkach. No... I, nie chcemy ich płoszyć. Tak. Falista siedzi i koza na 5 zapłonionych, a falista siedzi na 1 zapłonionym i na 2 niezapłonionych. Nie wyrzucaliśmy jej, bo baliśmy się, że ten, że zejdzie. Opuści gniazdo. Tak. I po cięciu widzimy się u gołębi. Jesteśmy już po cięciu. Tutaj winarka siedzi na 2 starogardzkich, a tutaj starogardzkie siedzą na 2 winarkach. Tutaj brodawczaki chyba się wykluły, ale no wykluły się. Tutaj są białogłówki, a tu brodawczaki też się wykluły. Dobra, to ja idę stąd,
O, Maściuszka jeszcze siedzi, bo nie chcę, żeby straciły młode te białogłówki. I to po cięciu widzimy się. W sumie to nagramy wam po cięciu. W ciągu dnia może coś, jak będzie coś do roboty. To po cięciu widzimy się. Jesteśmy już po cięciu. Zaraz bierzemy pisklaki z kwoką pod klatkę. Jest godzina około 18. Tak o 20, o 21 będziemy zamykać kury, to wam nagramy. I no to po cięciu widzimy się, jak będą wszystkie już pod klatką. Jesteśmy już po cięciu. Wzięliśmy wszystkie pisklaki i kwokę. Tutaj koło ogródka, tam Patryk zasadził słonecznik, tam gdzie jest takie mokre, podlał je. Tu po cięciu będziemy się widzieć, jak już będziemy chyba wkładać pisklaki i zamykać kury. Więc jesteśmy już po cięciu, najpierw zasłaniamy tutaj tym kurom i... O, moja czapka. I przepiórką. Tak, i tutaj... To jest godzina 20. 12. No i... Tutaj zamykamy na takie gwoździe, żeby im nie wiało w nocy. I rano im odsłaniamy. Tutaj jest odsłonięte kochiną. Tutaj nic nie ma, a tutaj są kurczaki. Nie nagrywałem, jak je przynosiłem, bo sam je przynosiłem. Bo piszczały. Sam. No to po cięciu widzimy się u karzełków i bantamek. Jesteśmy już po cięciu. Teraz zamykamy karzełki i bantamki. Tutaj widzimy kogut, jak zawsze tu siedzi, bo on jest... Przełożę go tu na żerć. Tutaj kogut taki agresywny. Kurka. Zobaczę, czy wszystkie pisklaki są. Tutaj dwa są pisklaczki. Dobra. I to teraz przechodzimy do niosek. Jesteśmy już po cięciu. Tutaj wgoniliśmy tą kaczkę. Bo zeszło z jajek. No ale jest trochę późno. No nie wiem, co ona robi. Jak sprawdzaliśmy, to miała ciepłe jajka. Idę tu poświecić Patrykowi. Nie wiem, kto taki gówno duszy na sobie. Taki jak but. O, dobra. To jak wam się odcinek spodobał, to bijcie tu 15 łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.